Cześć z tej strony Puddy Ninja. Dzisiaj porozmawiamy o najlepszych pomysłach na minifigurki z Ninjago. Dziękuję wspierającym i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Damy radę wbić pod tym filmem 1000 łapek w górę? Kazualowa Harumi. Pamiętacie, jak potajemnie razem z Lloydem wymknęła się z pałacu? Ten zielony strój, który miała wtedy na sobie i zresztą później też, naprawdę do niej pasuje. Wygląda w nim świetnie, a gdy założy jeszcze kaptur, to już w ogóle jest sztos. Taka Harumi podoba mi się bardziej niż jakakolwiek inna. Antonia. Nazwałbym ją kobiecą wersją listonosza zajmującą się rozłożeniem gazet. Z taką figurką ja też skusiłbym się na dostarczenie kilku czasopism do mieszkańców Ninjago City. Do tego, gdyby dorzucili Nelsona w zwykłym stroju z plecaczkiem, byłoby idealnie. Fungus, plundar i korgran. W skrócie, czarodziej, wykwalifikowany rabuś i wojownik. Razem tworzyli grupę uniesionych i pomogli Kolowi, Wu i Vani, gdy byli w potrzebie. Dlaczego nie dostaliśmy ich figurek? Przecież to jedne z lepszych i przede wszystkim całkiem ważnych postaci pobocznych. Twitchy Team ja szczerze, jakoś bardzo nie pragnę tej figurki, ale pojawiło się naprawdę dużo komentarzy o nim, a ten materiał tworzyliście również wy. Tak czy siak, jest jedyną znaną osobą, której udało się opuścić Wyspę Strażników z 14 sezonu, więc na pewno należy mu się szacunek. Mimo tego, że jest trochę dziwny. Młody Łu i Garmadon. Z opowieści mistrza Łu wiemy, że w ich dzieciństwie nie było nudno i spotkało ich mnóstwo ciekawych przygód. A ja chciałbym te przygody poznać w formie zestawów. Wyobrażacie sobie to, dostać całą falę zestawów opartą na opowieściach z ninjago. Oprócz Wu i Garmadona moglibyśmy tam zgarnąć przecież tyle ciekawych figurek. Asfira w zwykłej formie. Niebieska Asfira faktycznie jest ładna, ale wydaje mi się, że nigdy takiej jako figurki nie zobaczymy. No chyba, że powstałaby seria, o której przed chwilą mówiliśmy. I oprócz Wu i Garmadona, znalazłoby się tam też miejsce dla młodej wężonki. Cyrus Borg. Postać, która pojawiła się w serialu mnóstwo razy, a mimo wszystko dostaliśmy tylko jego złą wersję. Jest jednak spora szansa, że za jakiś czas trafi do nas dobra forma Cyrusa. W końcu z przecieków wynika, że w 2022 roku do sprzedaży trafi zestaw z Borg Industries. Tylko czy jego wygląd zostanie zmieniony ze względu na serię Legacy? Wolałbym nie. Król Wangelis. Tak, Wangelis to szkieletowy czarownik, ale w swojej dobrej formie wygląda naprawdę ładnie i oryginalnie. Po tym jak obejrzałem 13 sezon, zadałem sobie pytanie: dlaczego nie powstał żaden zestaw przedstawiający pałac w Shintaro? Gdzie skrzydła ci strażnicy? Gdzie król Wangelis? Rodzice Kola Sezon 13 był idealnym momentem na to, by dać nam figurki Lou i Lili. Niestety jednak Lego nie jest zbyt chętne do rozdawania rodziców ninja. Próczka Jajni, co według mnie jest złym podejściem. Zdecydowanie potrzebujemy też więcej postaci bliskich naszym bohaterom. Komendant kolejna osoba, której w serialu nie brakuje pojawia się w kilku sezonach, a mimo to nadal jest ignorowany. Może i taki policjant nie jest niczym specjalnym w porównaniu do poprzednich figurek z dzisiejszego filmu, ale tak czy siak, chyba większość go lubi i chciałaby mieć go w swojej kolekcji. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jakich figurek jeszcze brakuje wam, jeśli chodzi o Ninjago? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.